Impreza odbywa się już po raz 14. Jej twórcą jest nieżyjący już kierownik warsztatów terapii zajęciowej Krzysztof Brzęczek, którego imię dziś nosi ten meeting. W tym roku mamy specyficzną datę, ponieważ minęło 10 lat od śmierci właśnie Krzysztofa Brzęczka, którego imię nosi meeting pływacki. To kierownik warsztatu terapii zajęciowej w Szanowie i pomysłodawca całego wydarzenia. Zawody niezmiennie cieszą się stałym zainteresowaniem. Początkowo był niewielką imprezą pływacką. Dziś ma zasięg ogólnopolski i przyjeżdżają na niego uczestnicy z całego kraju. Od Torunia poprzez Śląsk i oczywiście Małopolskę. To, co bardzo cieszy, są bardzo różne ośrodki. Począwszy od szkół podstawowych, poprzez gimnazja, szkoły zawodowe z klasami integracyjnymi, poprzez warsztaty terapii zajęciowej, aż do domów stałego pobytu. Także tu też jest przekrój całkowity, jeżeli chodzi o wiek. I przede wszystkim na ten meeting zawodnicy czekają cały rok. Nie tylko czekają, ale ćwiczą, przygotowują się. W tym roku na zawody przyjechało 36 ośrodków z całego kraju. Wystartowało 150 zawodników, przy czym organizatorzy w tej edycji ograniczyli liczbę uczestników z poszczególnych ośrodków ze względu na ogromne zainteresowanie, które z roku na rok jest coraz większe. Co jest takim magnesem? Duży wpływ ma atmosfera. Ośrodki, które do nas przyjeżdżają już od kilkunastu lat. Są ośrodki, które od 14 lat niezmiennie towarzyszą nam i cieszą się, bo jest to forma zabawy po pierwsze, a po drugie forma rehabilitacji, więc ale staramy głównie na zabawę i to, żeby każdy mógł sobie popłynąć, sprawdzić się w rywalizacji z innymi osobami niepełnosprawnymi. Zawodnicy startują w różnych dyscyplinach pływackich i na różnych dystansach. Meeting pomyślany jest tak, by nawet osoby z dużym stopniem niepełnosprawności czy słabo czujące się w wodzie mogły w nim uczestniczyć. Stąd choćby konkurencje pływackie ze sprzętem. Każdy może liczyć na dobrą zabawę, emocje i medal oraz dyplom. Najlepsi otrzymują z kolei Puchar Prezydenta RP. W tym roku zdobył go Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach. W przyszłym roku jubileuszowy meeting pływacki, być może niespodzianki. W planach jest zrobienie konkurencji dla terapeutów i instruktorów, którzy tutaj przyjeżdżają dość licznie, opiekując się nad tymi osobami niepełnosprawnymi. Cóż, czekamy także na te wyścigi. Treningi już można rozpocząć, bo uczestnicy meetingu do udziału w zawodach przygotowują się przez cały rok.